Jesteśmy już w 15. rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, celebrując tę 20. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W tym rozdziale czytamy epizod o uzdrowieniu córki kananejskiej. Jest kobieta kananejska, a więc cudzoziemka, nie Izraelitka, której córkę Jezus uzdrawia, chociaż nie bez pewnych trudności czy nie bez pewnych kontrowersji. Początek tej Ewangelii brzmi tak: Jezus odszedł stamtąd a więc tam, gdzie wtedy przebywał, i podążył w okolice Tyru i Sydonu, a więc poza granicę Izraela. Zapytajmy od razu, gdzie tak naprawdę, albo w którą stronę podążył Pan Jezus, podążając w okolice Tyru i Sydonu. Może A. Było to na północ, na północy od Galilei, więc na krańcach północnych Ziemi Świętej. Może B. Na południu, w okolicach Pustyni Judzkiej. A może C. Było to na wschodzie, za Jordanem, na terenie poza, poza Jordanem, poza Ziemią Świętą, na wschód. Na końcu się przekonamy. Tymczasem zanim omówimy sobie epizod ewangeliczny o tym, jak Jezus uzdrawia cudzozie... córkę kobiety cudzoziemskiej, a więc kanalejki, spójrzmy na bardzo podobną ideę, którą już objawia nam Stary Testament, konkretnie księga proroka Izajasza. Jesteśmy w początku 56 rozdziału księgi Izajasza. Jest to początek wielkiej trzeciej części tego zwoju nazwijmy go tak, zwoju proroka Izajasza. Jak pamiętamy, Księga Izajasza dzieli się na trzy wielkie części. Współcześni badacze nazywają proto-Izajaszem, czyli pierwszym Izajaszem, deutero-Izajaszem, a więc drugi Izajasz i wreszcie trito-Izajasz, czyli trzeci Izajasz, a więc ta część... Księgi proroka Izajasza, która powstała po powrocie z niewoli babilońskiej. I oto 56 rozdział otwiera całą tę część trzeciego Izajasza i otwiera się ona takimi słowami, które są skierowane do Żydów, którzy wrócili z niewoli babilońskiej do ziemi świętej, do ziemi swoich ojców. Tak mówi Pan: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie, moja sprawiedliwość ma się objawić. A więc początek orędzia trzeciego Izajasza brzmi Zachowujcie prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, więc bądźcie wierni przymierzu, bądźcie wierni temu, do czego jesteście zobowiązani na mocy waszej religii, przynależności narodowej. Jesteście Żydami wiernymi Bogu, a więc bądźcie mu wierni, zachowujcie, bo moje zbawienie przychodzi. Bóg mówi: Ja przychodzę, aby was zbawić. Ale chwilę później, również te wersety, które obejmuje pierwsze czytanie na tę niedzielę, mówi: Cudzoziemców zaś, a więc obcych, którzy przyłączyli się do Pana, aby mu służyć, miłować jego imię, zostać jego sługami, wszystkich, którzy zachowują szabat bez pogwałcenia go i tak przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę ich w moim domu modlitwy. Ich całopalenia oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Przedziwne słowa, nawet jeśli dzisiaj może nas już nie dziwią, ale wtedy, na nieco ponad pięć wieków przed Chrystusem, one były rewolucyjne, ponieważ mówiły, że oto Żydzi w imię orędzia proroka boskiego, orędzia natchnionego mają otworzyć się na nowość, mają otworzyć się na obcych. To, co wcześniej było nie do pomyślenia, przynajmniej w pewnych kręgach judaizmu, warto powiedzieć, że judaizm i w czasach Jezusa, ale też wcześniej nie był jednolity. Były pewne nurty, pewne stronnictwa, pewne frakcje, jedne preferowały, Taką mentalność, taką ideę, też teologiczną, inne inną. I tu widzimy pewną polemikę pomiędzy tymi, którzy byli zamknięci, którzy byli tacy konserwatywni, tak byśmy nazwali, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli byli zamknięci tylko do narodu wybranego. A więc tylko Żydzi są zbawieni, tylko do Żydów Bóg, Bóg przemawia, i tylko oni mają prawo tak naprawdę dostąpić Bożej łaski, Bożego zbawienia. Tymczasem prorok w imię Boże mówi, oto jest, następuje otwarcie. Powrót z niewoli babilońskiej. Również ma się wiązać z tym, że oto również nie Żydzi mogą dostąpić łask, które są przyobiecane Żydom. Mogą składać ofiary, całopalenia. Mało tego, te, te ofiary będą przyjęte przez Boga, bo mówi Bóg, mój dom być, będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Pamiętamy może, że pan Jezus nawet w świątyni przytoczył te słowa, po to, by powiedzieć, że faktycznie to jest dom modlitwy dla wszystkich narodów. A więc pewne otwarcie niesłychane, otwarcie na to, co obce. Czego może Żydzi się lękali, ale Bóg mówi: Ja jestem Bogiem wszystkich, ja chcę zbawić każdego, dlatego ten, który przylnie do mnie prawdziwym sercem, chociaż genealogicznie nie należy do narodu wybranego, ale ma prawo być przy mnie, ma prawo składać całopalenia i ofiary, a więc ma prawo do prawdziwej więzi i relacji ze mną. Takiego Boga objawia trzeci Izajasz i takiego Boga, jak chwilę zobaczymy, objawi nam także Chrystus. Cała dzisiejsza liturgia słowa. Chce pokazać nam trochę inny obraz Boga. My w jakiś sposób zazwyczaj go ograniczamy, bo takie mamy pole poznawcze, a Pan Bóg, w sposób szczególny przez proroków, albo dzisiaj byśmy powiedzieli przez świętym, chce ten obraz nieustannie zmieniać i chce go rozszerzać. I dzisiaj Izajasz chce rozszerzyć tą wizję Boga, który jest hojny. Tak jakbyśmy trochę zatrzymywali Boga, tak jakbyśmy się bali, że Jego łaska, że Jego miłosierdzie i że te wszystkie dobra duchowe, które chce nam dać, są w jakiś sposób ograniczone i im więcej osób wierzy, im więcej osób składa ofiarę, im więcej osób się modli, tym bardziej ta łaska Boża się rozkłada i moglibyśmy powiedzieć, się wyczerpuje. Dlatego Izajasz dzisiaj mówi, Bóg przez Izajasza mówi, że to ten dom jego jest domem modlitwy dla wszystkich narodów, czyli wszyscy mogą przyjść, wszyscy mogą się modlić i wszyscy zostaną wysłuchani. Znaczy Pan Bóg chce dzisiaj pokazać: jestem hojny, moja łaska się nie wyczerpuje, moje miłosierdzie się nie wyczerpuje. Nie ma tak, że im więcej będzie wyznawców, tym każdy dostanie mniej. Może być wiele i każdy wiele dostanie. I tutaj widzimy też w tym pierwszym czytaniu, jest mowa o Szabacie, jest mowa o Przymierzu, czyli te dobra duchowe, które Bóg dał Izraelitom, chce dać teraz innym narodom. Zaprosić do Przymierza, czyli zaprosić do szczególnej relacji, do wejścia w pewną obietnicę. Człowiek związuje się w jakiś sposób z Bogiem, jest zaproszony do przestrzegania przykazań, ale jednocześnie w tym Przymierzu Bóg również obiecuje opiekę, obiecuje troskę, obiecuje prowadzenie. Obiecuje też i upomnienie, żeby pokazać, czy ta droga jest dobra czy zła. Wejście w przymierze jest wejście w relację. Bóg chce rozszerzyć krąg tych ludzi, z którymi jest w relacji. oraz szabat, zaproszenie na szabat, znaczy ten spoczynek szabatu, ten szabat i dzień odpoczynku i dzień uświęcenia, dzień niedziałania człowieka, ale dzień działania Boga, bo wtedy człowiek może się zatrzymać, wtedy zobaczy, że on nic nie robi. Ale w tym dniu Bóg robi, w tym dniu człowiek jest obdarowany, w tym dniu człowiek jest przez Pana Boga obsypywany potrzebnymi łaskami. Dzisiaj chcemy zobaczyć na nowo obraz Pana Boga, który naprawdę jest hojny i dzięki temu będziemy mogli być misyjni, mówiąc już naszym chrześcijańskim językiem, będziemy mogli być ewangelizacyjni. To znaczy mówiąc innym o Bożej miłości, nie będziemy się martwić, że może Pan Bóg o nas zapomni, że Boża miłość się wyczerpie i jak Pan Bóg zajmie się tymi innymi i tymi nowymi, to gdzieś zostaniemy w tyle. Mając taki obraz Boga, Boga wszechmocnego Boga hojnego Boga bogatego w łaskę i w miłosierdzie będziemy mogli innym o tym mówiąc wiedząc że ta łaska Boża będzie wystarczająca i dla nas i dla innych Bardzo piękną realizacją tego o czym mówimy a o czym właściwie mówił trzeci Izajasz jest dzisiejszy epizod ewangeliczny Oto ewangelista Mateusz opisuje wyjście Jezusa wraz z uczniami poza tereny Ówczesnej ziemi świętej Izraela, do okolicy Tyru i Sedonu. I tam spotyka Jezus wraz ze swoimi uczniami pewną kobietę kananejską. Kananejczycy, w całej tradycji biblijnej, byli jednymi z tych klasycznych wrogów Izraela. Tych, z którymi musieli Izraelici walczyć, kiedy wkroczyli do Ziemi Świętej wraz z to toczyli różne walki z Kanajczykami. Również kananejskie kulty, szczególnie kult, kult Baala, był bardzo niebezpieczny, a więc Izraelici ulegali pokusie, aby wchodzić w mentalność Kananejczyków, aby dać się jakoś ponieść atrakcyjności ich kultów, które nie były kultem Bogie, Boga Izraela, tylko Baala. A więc kananiejczycy widziani są co najmniej negatywnie w tradycji biblijnej. I oto właśnie kobieta kananejska spotyka Chrystusa, jest w wielkiej potrzebie, ponieważ jej córka nękana jest przez złego ducha. I ta kobieta rozpoznaje w Panu Jezusie kogoś szczególnego, syna Dawida i mówi, ulituj się nade mną, Panie synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Pan Jezus zachowuje się co najmniej zaskakująco, przynajmniej z naszej perspektywy. Oto ewangelista pisze, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Wydaje się, że uczniowie byli bardziej wyrozumiali, bo podeszli do Jezusa i mówią: Odprawię ją, bo krzyczy za nami. Nie wiemy, czy uczniowie rzeczywiście mieli na względzie tę kobietę, czy po prostu chcieli się pozbyć problemu, bo ona ciągle nalegała, ale uczniowie sami wstawiają się niejako do Pana Jezusa za tę kobietę. A Jezus mówi: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Czyli wydaje się, Jezus mówi, ja mam jasną misję, Żydzi to jest naród wybrany, ja jestem posłany do Żydów. Nie interesują mnie szczególnie inne osoby, inne narody, szczególnie taka naika. Tak byśmy mogli odebrać to sformułowanie Pana Jezusa. Ta kobieta jednak nie daje za wygraną, pada Panu Jezusowi do nóg i prosi, Panie, dopomóż mi. A, jedno, a Jezus Odpowiada w taki sposób, można powiedzieć symboliczny albo obrazowy, i mówi: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom czy psom. Szczenięta to jest takie ładne sformułowanie, ale ostatecznie chodzi o psy. Czyli tak naprawdę Pan Jezus porównał tę kobietę i jej dziecko do psów i mówi: Dlaczego mam zabierać pokarm dzieciom, a więc Żydom, a teraz dawać tobie jako psu? Myślę, że mogła się spokojnie ta kobieta obrazić, oburzyć na takie sformułowanie Pana Jezusa, bardzo ostre i zaskakujące. Tymczasem ona wchodzi w taką właśnie narrację Pana Jezusa obrazową i mówi: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I na takie słowa, pełne wiary, pełne zaufania i przekonujące, Pan Jezus odpowiada: Niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. I córka faktycznie została uzdrowiona. Jak możemy rozumieć całą tę opowieść, całą tę historię? Czy pan Jezus naprawdę był na początku taki ostry, nie chciał jej uzdrowić, ale potem dał się przekonać siłą perswazji czy naciskiem tej kobiety? Raczej znaczy, trudno założyć, żeby pan Jezus był taki chwiejny i niepewny w tym, co ma robić. Trzeba raczej przypuszczać, i wydaje się, że właśnie tak było, że Pan Jezus zastosował tu pewien rodzaj szczególnej pedagogii albo retoryki. Na początku wyraził pewien pogląd powszechny w, w ówczesnym Izraelu. Być może nawet jego uczniowie po, podzielali ten pogląd, że zbawienie jest dla Żydów. I tylko Żydzi mają prawo do czerpania z tych łask, które również od Mesjasza, który przychodzi, to bardziej Żydzi będą tymi beneficjentami, a inne narody nieszczególnie albo trzeba to. Jakoś oddalić. I wydaje się, że Jezus na początku stosuje taką właśnie retorykę, taką jakby to większość Żydów ówczesnych mogła zastosować. Ale później, kiedy widzi wiarę kobiety, nagle odsłania swoje prawdziwe oblicze i mówi, to twoja wiara, niech ci się stanie jak pragniesz, twoja wiara cię uzdrawia. A więc Jezus tak naprawdę chce doprowadzić swoich uczniów, bo jest to jakaś katecheza dla uczniów. Oprócz samego uzdrowienia, chce doprowadzić ich do nowego i prawdziwego obrazu Boga i Jego Mesjasza. Jak Bóg działa? Bóg działa dla wszystkich. Bóg jest hojny dla każdego. Nie zamyka się w jakiejś wąskiej grupie, w jakiejś mentalności, w jakiejś tylko przestrzeni swojego działania, również wewnątrz człowieka, ale obejmuje całość. Obejmuje całość ludzkości, obejmuje całość człowieka. Nie ma w nas takiej przestrzeni czy takiej sfery, która nie chciałaby być objęta Bożym działaniem. I ta dzisiejsza scena ewangeliczna pokazuje nam, że te obrazy Pana Boga, które nosimy, takie może prymitywne, niedoskonałe, potrzeba aby ulegały pewnym modyfikacjom, aby ulegały jakiemuś oczyszczeniu, uporządkowaniu czy uzdrowieniu. Bo często nosimy w sobie ten obraz Pana Boga, na przykład taki, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A więc jak coś mi się przydarzy złego czy trudnego, to pojawia się pytanie, za jakie grzechy Pan Bóg mnie tak karze. To myślenie zdradza oczywiście jakiś fałszywy, taki wykrzywiony obraz Pana Boga, który tylko czyha na nasze potknięcia, żeby nas jeszcze ukarać, żeby sprawić, abyśmy jakąś nauczkę dostali. Pan Bóg taki nie jest. Bóg jest ojcem miłosiernym, który przyjmuje każde swoje dziecko, kiedykolwiek upada. Potrzeba nam ciągle wzrastać i dorastać do nowego obrazu Pana Boga, tego, który przyjmuje, tego, który obejmuje, tego, który włącza wszystkich w swoje dzieło zbawienia. Takiego Boga objawia nam Chrystus, takiego chcemy i my w kościele przyjmować. Chrystus jest dzisiaj pedagogiem, zarówno dla swoich uczniów, bo oni są zawsze tymi pierwszymi, którzy odbierają naukę i widzą najwięcej i najwięcej słyszą. Ale przy okazji, Chrystus jako pedagog prowadzi tą kobietę kanonejską od takiego myślenia, że Chrystus jest jednym z cudotwórców czy jakichś uzdrowicieli, do tego, że jest Panem, że jest może właśnie tym izraelskim spodziewanym Mesjaszem, jest tym, którego warto Uwierzyć. I to może jest ten cel Pana Jezusa w takich najpierw w milczeniu, a potem w tym dziwnym dialogu z tą kobietą. Ale wychodzi od jej poziomu. To jest chyba ważne, że Chrystus spotyka się najpierw na jej poziomie, podejmuje pewien dialog, potem oczywiście spełnia jej prośbę, ale ona już wie, że On jest kimś innym, że On jest kimś więcej niż tylko tym, za którym na samym początku krzyczała. I pamiętam sam jedną historię, jedną sytuację, kiedy będąc w jednej z naszych kapucyńskich parafii, dzwonił telefon taki ogólny, nie było nikogo innego w klasztorze, tylko ja jako gość, ale odebrałem ten telefon i w słuchawce słyszę głos mężczyzny, który mówi, ja dzwonię w sprawie odwiedzin tego uzdrowiciela, który ma przyjechać do parafii, bo mam chorą córkę i również chciałbym być na tym spotkaniu. Nie do końca wiedziałem o co chodzi, ale gdzieś tam dochodziły wcześniej do mnie głosy, że jeden z charyzmatycznych, z charyzmatycznych kapłanów zagranicznych ma właśnie być w tej parafii, ma być spotkanie i oczywiście ma być modlitwa uzdrowienia. I zaczynam rozmawiać z tym panem i słyszę, że on nie ma żadnego pojęcia religijnego. On nie ma świadomości, że to przyjeżdża ksiądz, że to są rekolekcje w głównej mierze. On tylko usłyszał, że jakiś uzdrowiciel przyjeżdża do tej parafii. A w ogóle dzwonił z odległości 60 kilometrów. Miał chore dziecko i dlatego dziecka był w stanie zrobić wiele. Trochę dzisiaj jak ta kananejska kobieta. Najpierw woła za Chrystusem uzdrowicielem. Ale Chrystus spotyka się, rozmawia, widzi dramat człowieka, widzi jego potrzebę, widzi cierpienie i teraz chce przyjść, ale nie tylko, zaradzić. Tej jednej małej sytuacji, ale chce obudzić człowieku coś więcej, czyli wiarę. Przecież ta sytuacja może będzie rozwiązana, córka zostanie uzdrowiona, córka zostanie uwolniona, ale za pół roku, za rok pojawią się nowe trudności, nowe problemy. Kiedy będziemy mieli wiarę w sercu, przejdziemy ten pierwszy, ten drugi i ten kolejny. Będziemy wiedzieli, że idąc z Chrystusem, będziemy w stanie te wszystkie trudności pokonać. Jeśli będzie tylko uzdrowicielem, rozwiąże jeden problem, ale my zostaniemy sami dalej, bez tej wiary, gdybyśmy powiedzieli puści, bez tej perspektywy, co więcej. Dzisiaj Chrystus jest pedagogiem, dzisiaj apostołów, tą kobietę prowadzi do pełni wiary, prowadzi do odkrywania prawdziwego i właściwego obrazu Boga. Boga, który jest hojny, Boga, który jest dostępny dla wszystkich, Boga, który zawsze będzie nas przekraczał i oby nas przekraczał, byśmy nie zamykali Boga w naszych rozumach, w naszych pojęciach tylko i wyłącznie. Musimy oczywiście jakoś o nim mówić, musimy jakoś o nim myśleć, ale żeby Pan Bóg był zawsze większy, zawsze nas zaskakiwał i zawsze przychodził do nas jako ktoś nowy, ktoś wyjątkowy, a przede wszystkim ktoś pełny łaski. Zapytaliśmy, gdzie geograficznie znajdowały się owe okolice Tyru i Sydonu, gdzie udał się Pan Jezus i gdzie dokonał się ten cud uzdrowienia córki kobiety kananejskiej. Może A. Na północy, czy w północnych krańcach Galilei, poza Palestyną, właśnie tam na dalekiej północy. Może B. Na południu, czyli w okolicach Pustyni Ludzkiej. A może na wschodzie, za Jordanem, w tamtych właśnie wschodnich terenach, poza Ziemią Świętą. Odpowiedź prawidłowa to ta pierwsza. Otóż okolice Tyru i Sidonu były to północne krańce Ziemi Świętej, poza, powyżej jeszcze Galilei. I sama Galilea zresztą była już nazywana Galileą Pogan, bo tam było wiele, wielu mieszkańców w czasach Jezusa, mieszkańców pogańskich, kananejczyków i nie tylko. A Jezus udał się jeszcze dalej na północ, właśnie w okolice Tyru i Sidonu, tak zwana Syrofenicja gdzie byli syryjczycy i fenicjanie, ale także kananejczycy. Tam właśnie Jezus dokonał tego cudu, pokazując, że Bóg jest otwarty na każdego i hojność Boża przewyższa zdecydowanie nasze pojęcie i nasze spodziewanie. Obyśmy właśnie takiego hojnego Boga ciągle mogli w naszym życiu odkrywać. Pokój i dobro.